Nie pozwalam! Rejtan zaprotestował przeciwko rozbiorowi. Bez skutku. Niespełna 20 lat później przeciwko Konstytucji 3 maja zaprotestował poseł Suchorzewski. Także bez skutku. I wtedy i wcześniej posłowie po prostu zadeptali protestującego. Dlaczego protestował Suchorzewski? Czy Konstytucja rzeczywiście była aż takim zagrożeniem dla wolności? Czy rzeczywiście był godzien, żeby, jak rzekł biskup Adam Krasiński, zaprowadzić go do czubków i tam zamknąć w przechowalni dla wariatów? Kiedyś jedna z moich nastoletnich córeczek zapytała mnie, czy gdybym żył w czasie Sejmu Wielkiego, głosowałbym za Konstytucją, czy przeciw Konstytucji? Powiedziałem, że oczywiście za, bo Konstytucja wzmacnia państwo, bo Konstytucja mogła była sprawić, że bylibyśmy znowu mocarstwem. Córka pokręciła z wątpliwością głową i powiedziała, już ja cię znam. A jednak byłbym za Konstytucją.